to jest niemożliwe, żeby porównać te osoby. To jest za dużo faktorów, za dużo zmiennych. Teorie obudzenia się spirytualnie, tak jak Jezus Chrystus uczył innych osoby, jak mają się zbudzić. To czemu ta rodzina ma płacić więcej podatku, żeby ich sąsiad na przykład mógł sobie kupić kondomy? To jest chore. Wierzę, że jest coś takiego, że zakładasz firmę na przykład, nie wiem, sprzedającą zabawki i ktoś przychodzi do twojego sklepu, a szef jest kobietą, to nie kupię zabawki, idę do sklepu obok, bo tam jest szefem mężczyzna. To by był bardzo ciekawy świat.